Raport Regionu, Zbigniew Filar, witam wszystkich Państwa. Dzisiaj ze mną w studio Ryszard Pagacz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, po raz czwarty nie udzieliliście absolutorium w tej kadencji, po raz trzeci można mówić prezydentowi Romanowi Ciepieli. No to niezbyt dobra laurka przed zbliżającymi się wyborami, nie patrząc, że to jest kontrkandydat waszego kandydata Janusza Gładysza. No tak, absolutorium udziela się nie tylko za zgodność finansową, tak powiem, ale też i za całokształt. Dokument z ubiegłego roku Regionalnej Izby Obrankowej utwierdził w przekonaniu radnych, że, no, że są pewne zastrzeżenia co do realizacji budżetu. Nawet jeżeli zgodziliśmy się do tego, że te rzeczy, które w drugich dużych przetargach, takich targach o działanie w trakcie konstrukcji budżetu zostały osiągnięte, to potem z realizacją tego jest problem. Prezydent, krótko mówiąc, realizuje to, co sam uważa, że powinno być w pierwszej kolejności realizowane, natomiast radni mają pewien problem i ta ocena za całą. Ale to przecież radni przyjmują budżet i wszelkie poprawki w ciągu roku, więc to też jest taka laurka jakby dla radnych, że się nie wywiązali, nie kontrolowali. Radni mają w pewnym momencie tylko wpływ na przy konstrukcji budżetu, natomiast realizację tego budżetu to jednak prezydent i zarząd robi, także że tu jest taka ocena negatywna za całokształt, za tą realizację, za to, że to obietnice, które wcześniej padły, nie do końca są realizowane tak, jak były wcześniej obiecywane. Wczoraj była pielgrzymka Węgrów w Tarnowie, blisko 800 osób przyjechało. Dlaczego sesję Rady Miejskiej organizuje się w tak ważnym dla Tarnowa dniu? Nie można było tego przełożyć na inny dzień? Znaczy, zasadą jest, że zwykle, tradycyjnie tak już przyjęto, ostatni czwartek ostatniego dnia tygodniu miesiąca. No i to z tego tytułu wynika ten harmonogram taki. Z tym są związane też i posiedzenia komisji, które wcześniej muszą być odbyte. No ale wybrnęliśmy. Sesja jest dwuczęściowa, dzisiaj będzie ciąg dalszy po godzinie 16. Natomiast ta przerwa, którą zarządziłem w trakcie obrad, wystarczyła na to, żeby tą uroczystość odbyć tak, jak należy. Zresztą cieszę się, że radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nadania tego placu, gdzie stoi pomnik generała Bema, placem węgierskim, co zresztą zakomunikowałem przy ogromnym aplauzie i zadowoleniu zebranych. Bo tak by wydawałoby się, że właśnie trochę znieważeni zostali Węgrzy, że jako tutaj przez niektórych rajców, że właśnie sesja trwa, a oni są w Tarnowie i jedynie magistrat się nimi zajmuje. Nie odnoszę takiego wrażenia. Duża część radnych przyszła na spotkanie, zaprosiłem wszystkich, no, z różnych powodów nie wszyscy byli, natomiast duża część była na tym spotkaniu. Fakt, że została przerwana, to raczej podkreśla ważność tego wydarzenia. Z radością przyjmujemy, że to tak wpisuje się Tarnów w ten etap pielgrzymki, narodowej pielgrzymki Węgrów. Ja nie odnoszę takiego wrażenia. Panie Przewodniczący, plac Kazimierza wzbudził zainteresowanie wielu mieszkańców. Największe chyba wtedy, gdy cała Rada wstrzymała się od głosu przed propozycją prezydenta Ciepieli. To pokazuje, że prezydent traci zaplecze nawet w Radzie. No rzeczywiście zaskoczenie było, bo nawet ten obóz polityczny, który powinien z naturalnych powodów pana prezydenta wspierać, wstrzymał się od głosów. No ale pan prezydent poprosił o następną sesję nadzwyczajną i wtedy już nie było problemów. Poparliśmy tą propozycję przesunięcia środków finansowych. Nie było sporu co do tego, czy realizować to zadanie, czy nie. No to jest jeden z ważniejszych punktów historycznych. Ale był kartą przetargową. Chcieliśmy, żeby też te zadania, które wpisane zostały w budżecie, na przykład sprawa Izby Pamięci Narodowej na ulicy Urszulańskiej. Tam chodzi o powiedzmy krok do przodu tych pieniędzy, które w budżecie zapisaliśmy na realizację, na zakup pomieszczenia. Okazało się za mało, no trzeba było trochę dołożyć. To nie są duże kwoty, ale żeby ruszyć z miejsca, żeby dalej kontynuować to zadanie, trzeba było. Prezydent się zgodził na to. Zależało nam też na tym, żeby te ulice, które pan prezydent no, zdecydował się wykreślić z powodów
uzasadnionych, ale że one nie ginęły z perspektywy, tylko żeby je wprowadzić do tej wieloletniej prognozy finansowej, to też się udało w kompromisie. Czyli zaplanować na przyszłość. Tak, żeby one po prostu nie zginęły nam z pola widzenia, żeby były realizowane. Mówię tutaj o ulicy Kopernika i ulicy Piłsudskiego. Patrząc też na ostatnie wydarzenia wśród mieszkańców, choćby osiedla Jasna, tam dość mocno protestują mieszkańcy w tej chwili odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego. Tutaj radni klubu PiS wypowiadają się, że będą apelować do prezydenta o rozpatrzenie wniosków i chyba kolej rzeczy taka, żeby zaplanować nowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym terenie. Chyba w tym kierunku będziemy zmierzać. Zresztą wczoraj było trochę przedstawicieli, bo z tamtego rejonu nawet prosili mnie, żeby wprowadzić, żeby pozwolić im w trakcie sesji wypowiedzieć się, no ale wczorajsza sesja była już tak przeładowana materiałem, że odradziłem to, żeby nie czekali, bo byłem przekonany, że będziemy musieli jednak przerwać tę sesję. Albo dzisiaj zobaczymy, jak się nam ułoży sprawa, bo jesteśmy powiedzmy w połowie, a sesja jest na godzinę 16, ciąg dalszy sesji na Rady Miejskiej na 16 zaplanowany. Zobaczymy, jak to będzie procedowane. A jeżeli nie, to na wrześniową sesję zaplanujemy udzielenia tym przedstawicielom głosu. Temat był mocno też akcentowany na ostatniej Komisji Rozwoju. Tam radni się zaangażowali, radni z tamtego terenu, pan Piotr Sak, pan Jan Niedojadło. Będziemy na tym temat rozmawiać, żeby tych ludzi usatysfakcjonować. To jest trochę tak, że my musimy odpowiadać za coś, co przyjmowały poprzednie rady. No ale w 2016 roku były tam zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w tej części Tarnowa. Czemu wtedy nie uwzględniono i nie poinformowano tych mieszkańców o takich planach? Pewnie przez jakieś też niedopatrzenie, bo to wiele rzeczy to było procedowane z innymi rzeczami, ale które wtedy były bardzo akcentowane, myślę tutaj o galerii Gemini. Czyli przysłoniła tak sądzę, temat? Że to zszedł ten temat na jakby troszkę dalej. Natomiast to była już kontynuacja tego planu zagospodarowania przestrzennego, który był wcześniej przyjęty i to mówię, no, w ten sposób to się podziało. No, ale myślę, że jest jednak szansa, żeby troszkę odwrócić, żeby mieszkańcy no, nie spotkali się z sytuacją, że będą mieli po sąsiedzku zaraz za blokiem potężne budynki służące jednej z firm. Mówi się, że Ryszard Pagacz jedynką do sejmiku, to jest prawda? W jesiennych wyborach? To zobaczymy jak będzie, jak to wszystko pójdzie dalej. Nie ukrywam, że kiedyś miałem takie zamiary. Zobaczymy, bo to ciała statutowe będą decydować o tym. Zobaczymy. Kto będzie przewodniczącym Rady, jeżeli PiS by wygrał wtedy? To jest takie były trochę takie próby, nie wiem, na siłę utworzenia tego stanowiska, przejęcia przez nowego przewodniczącego, bo wiemy, jak Kazimierz Koprocki odszedł, no, nie było chętnych za bardzo. Znaczy chętnych paru było, natomiast radni zdecydowali jednak, żebym to ja prowadził. Myślę, że są zadowoleni, bo z innych klubów też mam takie pochlebne opinie. Cieszę się, dziękuję za te opinie. Staram się być obiektywny wobec wszystkich, no i staram się w miarę utrzymywać tempo procedowania tych naszych spotkań, rad. Natomiast pytanie, kto będzie, zobaczymy, kto przejdzie, kto zostanie radnym, to jest raz. Druga sprawa, no wszystko to jest jednak takie duży znak zapytania, bo ostatecznie nie wiemy, jaka będzie lista do sejmiku, ostatecznie nie wiemy, kto zostanie radnym. Myślę, że na pewno nie braknie kandydatów. A już z Januszem Gładyszem porozumieliście się odnośnie list Prawa i Sprawiedliwości, jak będą wyglądać? My się spotykamy, bo przecież pan Janusz Gładysz jest członkiem Zarządu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy, było kilka spotkań, będą następne. No troszeczkę mamy wakacyjny czas, także pewnie sierpień to będzie jednak taki miesiąc, gdzie większość ludzi będzie chciała odpocząć. Natomiast w lipcu planujemy następne spotkanie i rozmawialiśmy o tym. No tak, patrząc na tą scenę tarnowską polityczną, polityczno-samorządową, to tak naprawdę dwa ugrupowania mocno przygotowują się do tych wyborów. Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Nasze Miasto Tarnów. Bo patrząc tak realnie, jak nawet Krzysztof Janik mówił, że Platforma ma problem, bo ma rozbieżność kandydatów, a kandydat Roman Ciepiela na prezydenta nie ma listy. No,
Rzeczywiście tak jest. Platforma może mieć problem, ale nie sądzę, że nie przygotowują się. Ja tam z tych odgłosów, które dochodzą, prawda, z boku, słyszę, że jednak Platforma próbuje pozbierać siły i z całą pewnością wystawi swoją listę. Natomiast to, że pan Roman Ciepiela może iść no, jako samodzielny kandydat bez listy, to nie jest jakieś zaskoczenie, bo takie przypadki w Polsce są. Widzę, że pan... No, ale nie musi mieć 50% okręgów, jeżeli chodzi o wybory jako prezydent, żeby go popierali obstawione kandydatami na radnych. Mnie wydaje się, że to jednak ostatecznie pan prezydent obecny, pan urzędujący pan prezydent zostanie wybrany jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Tak przynajmniej widzę po tych odruchach, po tych zachowaniu naszych radnych z Platformy. Tam pewnie tarcia są, bo to normalne jest, ale sądzę, no, że... No ich nie brakowało też w PiS-ie. No tak, ale jakoś to nie były takie, które mogły zagrozić rozpadowi klubu, czy rozpadowi tutaj naszego grupy. Jak będą wyglądały najbliższe miesiące jeszcze w Radzie Miasta? Będą jeszcze podejmowane ważne decyzje dla Tarnowa, czy już raczej to jest ten okres przedwyborczy, kiedy się skupicie typowo na wyborach? No, jeszcze taka sesja, która będzie ważną, że tak powiem, będzie we wrześniowa. No, w październiku, zgodnie z tym, co słyszymy, wybory będą pewnie pod koniec października, czy więc sesję zrobimy gdzieś koło 20, a to będzie taka już pożegnalna sesja. Natomiast no, ta była najistotniejsza, bo te materiały, które bądź pan prezydent zaproponował, czy też ja z własnej inicjatywy jako przewodniczący Rady, raz, że obszerna, dwa, zgrupowała takie dokumenty, które są fundamentalne, ale na wrześniowej musimy jeszcze parę spraw statutowych rozpatrzyć, żeby ułatwić pracę późniejszej Radzie. To też będzie ważna sesja. No ale też są jeszcze kwestie spotkań Komisji do Spraw Nazewnictwa, Komisji Statutowych, także to będzie pracowity okres. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem był Ryszard Pagacz, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Dziękuję bardzo.